Dobra, to jest nauczanie z martwych wstań o śpiący, czyli ten ktoś był śpiący. Jesteś śpiący? On był śpiący, tak? Zasnął, Adam duchowy, został rozebrany z duchowej miłości, z duchowego prawa, przestało płynąć w jego sercu, a jak coś przestaje płynąć, to serce uschło, stało się kamienne. I śpiący był. Dlatego jest napisane w Efezjan: obudź się, o śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus, czyli duch. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo gdy odejdę, przyjdzie do was duch prawdy. Czyli pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jak odejdę, to zmartwychwstaniecie. I staniecie się? Żywi. Ta-da! Duchami. Bóg jest Bogiem żywych. Moje słowo jest duchem i życiem. Dobra, no to lecimy. Czyli jest Bóg żywych i Bóg umarłych, tak? Wiecie, jedynym albo głównym narzędziem Boga umarłych jest próba. On poddaje nas nieustannie próbie, doświadczeniu, bo on nie wie, co jest w naszym sercu. I on musi poddać się próbie, żeby się dowiedzieć i na podstawie tego, jak ty przechodzisz przez tą próbę, co tam w tobie, co w trawie piszczy. Rozumiecie? Czyli czy Bóg umarł jest Bogiem wszechwiedzącym? Nie. No właśnie. Czyli tak, Jezus powiedział o tych dwóch bogach tutaj. To natomiast, że umarli są wzbudzani. Tak? Zaznaczył i Mojżesz przy krzaku, gdy nazwał Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest więc Bogiem umarłych, ale Bogiem żyjących, gdyż dla Niego wszyscy żyją. Dlatego wszyscy żyją. Dlatego wszyscy są umarli. Są w cielesnym prawie, prawie grzechu i śmierci, czyli są zombie, chodzącymi zombie. Zauważyliście może, dlaczego ten Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba nazywa się Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a nie nazywa się Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i Mojżesza? Ponieważ Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba to Bóg żywych, a Bóg Mojżesza to Bóg umarłych. Dlaczego? Bo nadał prawo grzechu i śmierci, by trzymać nas nieustannie w stanie śmierci. Czyli w stanie próby. Prawo grzechu i śmierci to jest próba, którą najpierw nadał Adamowi Ewie, a potem nadał na Synaju narodowi wybranemu. Czyli tak, Bóg żywych kontra Bóg umarłych. Zajrzyjmy. Kim jest Bóg żywych? Bóg żywych to jest ten z najwyższego nieba, tak? To jest błogosławiony, jedyny władca, król królów i pan panów. Jedyny, mający nieśmiertelność, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Zamieszkuje światłość niedostępną. A Bóg umarłych to jest ten, który mieszka poniżej, piętro niżej. Żyliśmy niegdyś według sposobu tego świata, według sposobu archonta, władcy, mocarstwa powietrza. To jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Synach buntu, czyli ludziach zbuntowanych, poddanych, nie z własnej woli, ale z woli tego, który poddał całe stworzenie. I jak możemy scharakteryzować jednego i drugiego Boga? Abba, Bóg najwyższy, miłość bezinteresowna, to Bóg żywych, bo daje tylko życie i to w obfitości, tak? Nie jest z tego świata. Amen. Jest pasterzem, który tylko daje życie i to w obfitości. Nikogo nie próbuje, bo co? Bo wie, co jest w sercu człowieka.
daje prawo ducha, czyli prawo miłości bezinteresownej, którą sam rozlewa w naszym sercu. I jego Syn Boży, przez duże by, to Chrystus. Jahwe. Diabeł to Bóg umarłych, władca tego świata, złodziej, który tylko kradnie, zabija i wytraca. Nikomu nie ufa i wystawia wszystkich na próbę, zatwardzając ich serca. Nadał prawo grzechu i śmierci. Jego Syn Boży, przez małe by, to szatan. Inaczej zły duch. I oto lecimy. Proszę bardzo. Bóg żywych nie jest z tego świata. Jezus powiedział, wy jesteście z nich z kości. Ja zaś z wysokości. Z której wysokości? Z tej niedostępnej, z tej światłości niedostępnej, bo On jest od Ojca światłości, tak? Wy jesteście z tego świata. Kto jest władcą tego świata? Ten właśnie, tutaj dżentelmen, zaraz o nim przeczytamy. A ja nie jestem z tego świata. Jezus mówi, ja nie jestem z tego świata. Czyli jeżeli On nie jest z tego świata, to nie ma nic wspólnego z władcą tego świata, tak? A kto jest władcą tego świata? Jahwe, mówi o tym Biblia. Już to dzisiaj czytaliśmy, ale przeczytamy, bo będziemy się powtarzać, aż to wszystko trafi do serduszek tych wszystkich ludzi, którzy to słuchają. Bo Jahwe, najwyższy, straszliwy, jest wielkim królem nad całą ziemią, czyli On jest królem całej ziemi. Do Jahwe, Twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co się na niej znajduje. Czyli do Jahwe, tak mówi Pismo, a Pisma nie można odrzucić, należy wszystko na tej ziemi. Cała ziemia i wszystkie królestwa. Tak? Tak pisze? Bierzemy pod uwagę to, co pisze w naszych pismach, czy nie bierzemy? No musimy wziąć pod uwagę. Nie możemy odrzucić pism, tak? No. A tu pisze, że władca tego świata to Jahwe. Tak? No. Dalej. Proszę bardzo. Bóg żywych to Chrystus. I ten Chrystus wie, co jest w sercu człowieka. I nikogo nie próbuje w związku z tym, tak? Ale Jahwe, a Jahwe zatwardza serca swego ludu. Zobaczcie. Nikt, kto jest poddany próbie, doświadczeniu, niech nie mówi, że przez Boga jest, przez Abbe. Wiecie, nazywajmy rzeczy po imieniu, dobra? Nikt, kto jest poddany próbie, doświadczeniu, niech nie mówi, że przez Abbe jest próbowany. Abba bowiem niepodatny jest na próby i sam nikogo złem nie doświadcza, czyli nie próbuje. Nikogo złem nie doświadcza. Co robi ten dżentelmen? Ten dżentelmen, to jest jego proroctwo, zobaczcie. Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli. I serce jego nie pojęło, żeby się nie nawrócił ten lud i nie był uzdrowiony. Czyli ten władca tego świata zatwardza ludzi, żeby co? Żeby nie przyjęli Ewangelii, żeby się nie nawrócili i żeby nie zostali uzdrowieni. Taki to jest ancymonek. I niewierni szli wtedy, gdy mieli zatwardzone te serca, ci na co szli? Na zatracenie, bo mieli serduszka zatwardzenie mieli. Byli śpiący i mieli zatwardzenie. Bo Jahwe zatwardził ich serduszka, ale Chrystus sobie i tak z tym wszystkim poradził. I co dalej czytamy na ten temat? Czyli Jahwe, Bóg tego świata, zaślepił ich umysły, aby nie olśnił ich blask Ewangelii Chrystusa. Tak? A Chrystus przyszedł po co? By pokazać prawdziwego Boga, prawdziwy obraz Boga. Tak? Proszę bardzo. Pisze jak byk. To jest to samo. O tej samej osobie tutaj jest mowa, która nadała tamto zatwardzenie, o którym pisze tutaj Paweł. Ewangelia nasza jest ukryta. To tylko dla tych, którzy idą na zatracenie. Dlaczego idą na zatracenie? Bo mają zatwardzone serca. Przez kogo? Przez Jahwe. Proszę bardzo. Ewangelia nasza jest ukryta. To tylko dla tych, którzy idą na zatracenie. Dla niewiernych, których umysły zaślepił kto? On zaślepił. Wszystko jest napisane w Biblii, wiecie? Wszystko jest napisane. On zaślepił, Bóg tego świata,
On, władca tego świata, zaślepił umysły, aby nie olśnił ich blask Ewangelii, żeby nie przyjęli tej Ewangelii, żeby nie zostali uzdrowieni. Aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem prawdziwego Boga, bo Boga nikt nigdy nie widział, ale przyszedł Chrystus, żeby objawić prawdziwy obraz Boga. On był prawdziwym obrazem Boga, ale ten fałszywy Bóg zatwardził serca, zaślepił umysły, żeby jak przyszedł ten prawdziwy Bóg, żeby go nie poznali. Pisze wszystko czarno na białym. Bóg żywych, co? Chrystus wie wszystko, co jest w sercu człowieka. Ten nie wie, dlatego po prostu zatwardza serca, poddaje próbom. A ten od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Chrystus wiedział dokładnie, co było w człowieku. A kogo objawia Chrystus? Abbe. Więc Abba również wie, co jest w człowieku. Dlatego nie musi nikogo poddawać próbom, tak? Dlatego jest napisane, że nikt, kto mówi, że jest poddany próbom, niech nie mówi, że Abba go próbuje. Dalej. Co tam mamy dalej? Bóg żywych. To Chrystus, którego nigdy nikogo nie próbuje, bo wie, co jest w sercu człowieka. A on nie potrzebuje tego, ale ten próbuje. Ten wystawia wszystkich na próbę, zatwardzając serce. Zatwardź serce tego ludu. Zobaczcie, pamiętacie, komu zatwardził serce? Taki znany przykład. No. Wziął tego faraona, miał taką laleczkę wudu. I to za dwa razy mu zatwardził. Dwa? Co? Siedem razy. Wiecie, jest taki dowcip. A propos dowcipów. Jest taki dowcip. Stoi facet przed sądem i sąd mówi, no ale pan zabił swoją teściową. Czy ma pan coś na swoją obronę? No, obierałem tego banana, spadła mi skórka z tego banana i ten nóż, którym obierałem tego banana, weszła do pokoju teściowa, poślizła się na tej skórce i spadła na ten nóż i tak siedem razy. I to jest obraz, jak Jahwe wytłumaczył się z faraona. Tak mu zatwardził serce. Dobrze. Czyli tak, Bóg żywych nadał prawo ducha życia, tak? Zobaczcie. Albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie, Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. A co nadał Bóg umarłych? Jahwe? Nadał prawo grzechu i śmierci, czyli coś, co daje śmierć. Choćby ktoś... Wiecie, że to jest niewykonalne prawo? Proszę bardzo, zobaczcie to. Choćbyś kto przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby tylko jedno przykazanie. Ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Jeśli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. Czyli jeżeli nie cudzołożysz, ale zabijasz, to tak jakbyś cudzołożył, jakbyś okradł, jakbyś powiedział fałszywe świadectwo, jakbyś nie szanował matki i ojca, jakbyś przestąpił wszystkie przykazania, nie tylko 10, ale 613. Jesteś winny za wszystkie, a że za grzech jest śmierć, to jesteś winny śmierci. Zawsze. Niewykonalne prawo. To jest klauzula. Drobnym druczkiem. Jak to napisał? Drobnym druczkiem i narysował malutką gwiazdkę Ramfama tam. Paweł pisze, że to jest służba śmierci wyryta na kamiennych tablicach. Czyli tak, to prawo zawsze powoduje śmierć. Zobaczcie, rzekł Jahwe do Mojżesza, ja sprawię, że chleb będzie wam spadał. Po co on nadał to prawo? Bo lubi nas poddawać próbą. Po to jest prawo. Poddaje cię prawu i zaczyna obserwować. Czy da radę, czy nie da rady? Czy da radę wypełnić to niewykonalne prawo? Ciekawe, czy sobie poradzi. Załóżmy te okulary, o których dzisiaj mówiłem i
Czy dalibyście swojemu dziecku do wykonania niewykonalne zadanie? Obserwowalibyście go z tak zwaną miłością? Czekali na jedno tylko potknięcie, żeby mu powiedzieć, za to jest grzech, a za grzech jest śmierć. Czyli to jest taki cykl, w którym cię ten Bóg zamyka, żeby cię nieustannie potępiać, żebyś był tym sługą, tym takim, wiecie, zbitym psem z podkulonym ogonem, który się przyczołguje ci do nogi. To taka relacja jest. Rzekł Jahwe do Mojżesza, ja sprawię, że chleb będzie wam spadał z nieba jak deszcz. Ludzie będą wychodzić, by zebrać go tyle, ile będzie potrzeba na każdy dzień. Chcę poddać ich próbie i przekonać się, czy będą postępowali według moich nakazów. Po to jest prawo. Prawo jest po to, by poddać próbie ludzi. A poddaję próbie, bo co? Bo nie wie, co jest w twoim sercu. Już to dzisiaj pytałem was, ale zapytam jeszcze raz. Zapytam was jeszcze raz, również ludzie przed monitorami. Kogo się poddaje próbie? Kogoś się kocha i komu się ufa? Absolutnie nie. Próbom poddaje się kogoś, komu się nie ufa, nie wierzy, jest się podejrzliwym wobec tej osoby. Kogo się nie zna. Nie zna się jego serca. Takie osoby się poddaje próbom. I jak się określa prawo Mojżesza, czyli poddanie tej próbie, to jest drzewo figowe. Już to dzisiaj przerabialiśmy, tak? I to drzewo figowe ma również swój obraz w Edenie. Tam się zaczęło, tam również była próba. Wsadzenie Adama i Ewy do raju, to jest nic innego, jak poddanie człowieka próbie. Proszę bardzo. I ona, co zrobiła Ewa podczas tej próby? Wiecie, to się musiało tak zakończyć. To było niewykonalne prawo. Zerwała przeto owoc z niego, skosztowała go sama i dała mężczyźnie, który był z nią. I on też zjadł. I natychmiast obojgu otworzyły się oczy i dostrzegli, że są nadzy. Tak? Dostrzegli, że są nadzy, więc co musieli zrobić? Musieli się oddziać w to drzewo. Tak? Bo stali pod drzewem. Pod jakim drzewem? Jeszcze raz. Pod drzewem figowym stali? Tak? Okej. Okay. Pod drzewem figowym. Jesteście pewni? Dobra. I sięgnęli zatem po gałęzki figowe. Robili sobie z nich przepaski. Potem mężczyzna i kobieta, słysząc kroki Jahwe, który przechadzał się po ogrodzie podczas orzeźwiającego chłodu, skryli się przed nim wśród drzew. Ale czy ten Bóg był wszechwiedzący? Patrzcie się na to. Ale Jahwe sam odezwał się do mężczyzny, pytając go, gdzie jesteś? Czy wszechwiedzący Bóg zadaje takie pytania? Idziemy dalej. A on powiedział, usłyszałem twoje kroki w ogrodzie i przeraziłem się, bo jestem nogi i dlatego się ukryłem. Rzekł Bóg, a któż ci powiedział? Któż ci powiedział, że jesteś nogi? Czy wszechwiedzący Bóg zadaje takie pytania? Nie. Czy może jadłeś owoce z drzewa, którego nie wolno ci jeść? Odpowiedział mężczyzna, to niewiasta, którą mi umieściłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Czyli tak, oni tam stali pod jakim drzewem? Pod figowym drzewem, tak? A Jahwe o wszystko musiał ich pytać, tak? Pod jakim drzewem jest? Nic nie wiedział, tak? Okej. Okay. Czyli tak, Jahwe poddał Ewę, Adama i Ewę próbie, niewykonalnemu prawu. I to jest właśnie prawo grzechu i śmierci, bo skończyło się grzechem, a za grzech jest śmierć. Jak zjesz tego drzewa, to na pewno umrzesz. I tak go tam załatwił, uśmiercił na amen, na cacy. Wprowadził go w stan śmierci klinicznej, duchowego Adama. I pod tym prawem jesteś po prostu osądzony, jesteś oskarżony, czujesz się po prostu czujesz się nikim, czujesz się siedzisz tylko i wiecie,
Mea culpa, mea culpa, moja kupa. Ojejku, weź mi proszę wybacz, bo jestem taki kurde biedny, taki jestem takim robakiem, takim nędznym, biednym. Takim... I zaczęło się 6 tysięcy lat takiego gadania, takiej relacji. Z podkulonym ogonem. I zasługiwanie non-stop na miłość warunkową tego Boga. Pod jakim drzewem, przypomnijcie mi, bo zapomniałem, pod jakim drzewem oni tam stali. I ten wszechwiedzący Bóg nie wiedział pod jakim, tak? Dobrze. A potem co zrobił? Wprowadził nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę. Będziesz mu... Czy nasz Abba wprowadza między kogokolwiek nieprzyjaźń? Będziesz i... Wiecie, on bardzo nienawidzi kobiet. Nie, żebym was nakręcał, wiecie, kobiety. On strasznie was nienawidzi. Strasznie was nienawidzi. Jak żeście kiedyś rodziły, to wiecie, o co chodzi. Będziesz musiała znosić wiele cierpień. Nie, jedno cierpienie, troszeczkę. Wiele. Wiele cierpień będziesz musiała. I trudy z twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła potomstwo. Będziesz pożądała swego męża, a on będzie nad tobą panował. Tak jest Bóg Jahwe. Z twojego powodu... A chłopcy dostał? Poczcie się, co myśmy dostali za to wszystko. Z twojego powodu niech będzie przeklęta ziemia. Przez wszystkie dni twojego życia będziesz się trudził, wydała ci pożywienie. Ona zaś będzie ci rodzić ciarnie i ostry, ale super, no po prostu. Można też zrozumieć, że wprowadził nieprzyjaźń między duszę a ducha. Tak, dokładnie. Dlatego jesteśmy w stanie wojny, nieustannej wojny. Ciągle próbujemy zasłużyć, ciągle się oceniamy, co jest napisane w Rzymian, w drugim wersecie, że w sercach pogan jest wymalowane prawo i po prostu naprzemian się potępiamy, usprawiedliwiamy. Rozumiecie? Żyjemy po prostu w jakimś takim bałaganie. Bo się dusza z ciałem nie może dogadać. Bo dusza się może dogadać tylko z duchem. Zobaczcie na to. Bóg żywy, Chrystus, nikogo nie próbuje, bo wie, co jest w sercu człowieka. Tak? On nie potrzebował świadectwa o nikim, tak? Bo wiedział, co jest w człowieku. Proszę bardzo. Co tu jest napisane? Jahwe nie jest wszechwiedzący i wystawia wszystkich na próbę. Sięgnęli po gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. A on co się pyta? Gdzie jesteście? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś owoc z tego drzewa figowego? Pamiętacie Natanaela? To był taki koleś bez filtra. On mówił, co myślał. Jak mu powiedzieli o Jezusie, to czy może być coś dobrego z Nazaretu? Jak Jezus go zobaczy, to co powiedział? To jest prawdziwy Izraelita. Nie ma w nim fałszu, obłudy. On był szczery. Tak? I Chrystus, ten co wszystko wiedział, ten co wszystko wie, nie potrzebuje pytać jak Jahwe. Tak? Co powiedział do Natanaela? Proszę bardzo. Patrz, to prawdziwy Izraelita, którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem cię, zanim się tu zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Taka jest. Wiecie, każde słowo Jezusa, jak się wgłębicie, to tak naprawdę jest psztyczek w nos Jahwe. Tylko trzeba czytać. Tylko trzeba głębie czytać. Co zrobisz z tym wersetem? Taki to jest Bóg. I dalej lecimy. Bóg żywych to jest pasterz, który daje tylko życie i to w obfitości, tak? Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz daje życie swoje za owce.
A co robi Jahwe? Jahwe! Jahwe zrobił z nas barany. Zrobił z nas barany ofiarne. Przez całe swoje życie jesteśmy baranami. I składamy się w ofierze. A Chrystus mówi, gdybyście widzieli, nie ofiary chcę. Nie chcę, żebyście robili więcej z siebie ofiary. Ja przyszedłem jako ten baran, złożę się w ofierze i więcej nie musicie robić z siebie baranów ofiarnych dla tego Boga. Bo ten Bóg to jest złodziej, który tylko kradnie, zabija i wytraca. To słowo zabija, jak popatrzycie do konkordancji, oznacza zabijać w ofierze. To jest ten Bóg, który kazał składać w ofierze siebie, barany. Co to za różnica? Wszystkie barany musiałeś mu oddać. W końcu sam siebie musiałeś położyć na tym ołtarzu. To jest władca tego świata. On jest królem całej ziemi. Do niego należą ziemia i wszystkie królestwa i wszystko, co na niej. I to jest Bóg, który zabija. Który zabija na przykład 70 tysięcy ludzi dlatego tylko, że Dawid ich policzył. Nieważne, kto go natknął. 70 tysięcy ludzi zostało zabitych tylko dlatego, że ktoś zrobił spis. Ktoś gdzieś zapisał. W innym przypadku zginęło na przykład 24 tysiące ludzi, gdy z Moabitkami prowadzili nierząd. I Jahwe kazał nabić naczelników na pal. Niektórzy się tam czepiają, że tam wcale nie zostali nabici na ten pal, że zostali przygwożdżeni takimi fajnymi, wygodnymi gwoździami do tego palu. Takie spa tam mieli na tym słońcu. Co to za różnica, czy oni zostali nabici na ten pal, czy zostali przybici gwoździem, czy przyklejeni taśmą klejącą, jak umarli na tym słońcu. Wiecie, niektórzy twierdzą, że podczas potopu zmarło, zostało zalanych 7 miliardów ludzi. W związku z tym, że długość życia była taka długa, a rozmnażali się bardzo, to tam było jakieś 7 miliardów ludzi i wszystkich ich spuścił w wodę w kibicu. Bo on co robi? Przychodzi tylko po to, by kraść, by zabijać i wytracać. Czyli tak, ten Bóg jest z wysokości, nie jest z tego świata. Ten Bóg jest nie tylko z tego świata, ale jest władcą tego świata. Bóg żywych nie jest z tego świata. I o tym tutaj mówi w tym fragmencie do Żydów. Ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi, czyżby chciał sobie życie odebrać? O czym on mówił? On idzie gdzie? Z powrotem do Ojca, tak? Do Boga Najwyższego, gdzie oni nie mogą iść. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś jestem z wysokości, ze światłości niedostępnej. Wy jesteście z tego świata i od władcy tego świata. Ja nie jestem z tego świata, dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie wierzycie, że to ja jestem tym Bogiem Najwyższym, Bogiem miłości, pomrzecie w swoich grzechach. Czyli w tej wierze w nieprawidłowego Boga. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do was? Wiecie, musimy się z Boga narodzić z wysokości, czyli stamtąd właśnie, gdzie On się udał. On stamtąd przyszedł, objawił nam tatę i wrócił tam z powrotem. I my musimy z tej wysokości się narodzić, bo co się z ciała narodziło? Ciałem jest. Czyli co się z ciała narodziło, podlega cielesnemu prawu, tak? Co się z ducha narodziło, duchem jest i podlega duchowemu prawu. Czyli co się łączy z Abbą, jest z nim jednym duchem. A co się łączy z Jahwe, jest z nim jednym ciałem, cielesnym prawem.
I gdy wierzycie w tego, no to ten zatwardza nam serca. Co tu mówi ten, który nie jest z tego świata? Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mówili, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Bo co? Bo kto grzeszy, jest dzieckiem Jahwe. Ponieważ Jahwe trwa w grzechu od początku, bo on uważa się za Boga Najwyższego, to on chce być Bogiem Najwyższym, to on uzurpuje sobie prawo do tego, do tej próżności. I tej próżności poddał nas, nie z naszej woli, ale z jego woli. Syn Boży natomiast objawił się po co? Aby zniszczyć to dzieło, zniszczyć to wszystko. Objawił się, przyszedł tutaj, zrobił to. I tak, gdy wierzysz w tego, który zatwardza serca i uważasz że go za ojca, to jesteś jego synem. Tak? I gdy wierzysz, że Syn Boży, Chrystus, przyszedł objawić zupełnie innego Boga i zniszczyć Boga tego świata, to przechodzisz ze śmierci do życia. To jest dziecinnie proste. Jezus przyszedł do Żydów, którzy uważali, że mają Boga i powiedział im: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. W innym miejscu, kto nie ma syna, nie ma i Ojca. Oni myśleli, że mają Ojca, a tu przyszedł syn innego Ojca, i oni go nie chcieli przyjąć, bo im nie pasował do tamtego ojca. Tak? Nie pasował. To nie współgrało. Wyobraźcie sobie, oni, Żydzi, mieli syrenkę. Syrenkę. Taką wypasioną. 103 z wspomaganiem otwierania drzwi, bo pod wiatr się otwiera. To jest nasz Bóg, taki Bóg. My śmigamy, mówię ci, 40 na godzinę? Do Kafarnaum? A Jezus to są kluczyki. To są kluczyki, wiecie? Wyobraźcie sobie, że Jezus to są kluczyki. Do Lamborghini. Kto nie ma kluczyków, nie ma Lamborghini. To nie ma syna, nie ma ojca. Oni mieli zupełnie innego ojca. I chcą dalej takiego ojca. Wielu z was chce niestety takiego ojca. Przyznać się. Spokojnie, powiedziałem do kamery. A ten przysypiał i się obudził. Blubim. Czyli tak, jeśli nie masz syna, nie masz ojca. Jeżeli nie weźmiesz tego Chrystusa, który przyszedł 2000 lat temu, to nie masz Ojca z nieba najwyższego. Dlatego Jezus mówi, a kto myśli, że ma, to będzie mu zabrane nawet to, co ma. Bo ojcu kłamstwa. Musimy się na nowo narodzić z ducha Abby. Okej, Abba, Bóg żywych. To Bóg, do którego przechodzimy i przechodzimy do życia, tak? Zobaczcie, my wiemy, my to wiemy, my nawet nie wierzymy, my już to wiemy, że przeszliśmy, czas przeszły dokonany, przeszliśmy ze śmierci do życia. Bo miłujemy, braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w czym? W Bogu śmierci. To jest Bóg umarłych, Bóg śmierci. Podobni jesteście do grobów, Jezus mówi do nich, podobnie jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości, trupik i wszelkiego plugastwa. Gdy jesteś pod tym Bogiem, to leżysz w grobie jak ten Łazarz, tak? I cuchniesz. I co mówi Jezus? Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Innymi słowy,
Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy ci, którzy spoczywają w grobach. Ci, śpiący, śpiącią, oni śpią w grobach. I cuchną. Są śpiący i leżą w grobach, spoczywają w grobach, ale usłyszą głos Jego, czyli co? Słowo. Słowo wychodzące z ust Boży. Słowo Boże usłyszą. I co się stanie? Usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, czyli usłyszą ci, którzy słuchają i wypełniają. Ci budują na skalę, tak? A ci, którzy słuchają, ale nie słuchają. Czyli ci, którzy pełnią dobre czyny, czyli słuchają i wypełniają, z Boga martwych wstaną. Do Boga żywych. To jest zmartwychwstanie. Kiedy Łazarz? Kiedy Łazarz? Po ilu dniach Łazarz został? Po czterech. Jeden dzień jest jak? A tysiąc lat jest jak? Łazarz to człowiek, który został pozbawiony życia i przez cztery dni, przez cztery tysiące lat był w grobie. Podlegał Bogu umarłych. Podlegał Jego kamiennemu prawu. Był przykryty, na Jego grób był zatoczony kamień. I już cuchnął. Już cuchnął. I przyszedł Jezus. I powiedział, co? Wstań. Łazarzu, wstań. I Łazarz z Boga martwych wstał. Zmartwychwstaliście ludzie już. Dlaczego w Filipie jest napisane, że kto myśli, że Jezus najpierw umarł, a potem zmartwychwstał, myli się. Jezus najpierw zmartwychwstał, a potem umarł. My zmartwychwstajemy w momencie, gdy z Boga martwych wstajemy. Przechodzimy do życia. A ci, którzy pełnią złe czyny, czyli słuchają, ale nie wykonują tego, co przyszedł Jezus zrobić, tego wykonało się, nie dociera to do nich, nie chcą tego przyjąć. U Boga martwych wstają na sąd potępienia. Bo Jezus mówi, nie ja was będę sądził, sądzi was Mojżesz, którym wy pokładacie wciąż nadzieję i myślicie, że on Boga widział, a ja do was mówię, że Boga nigdy nie widział i Mojżesz go też nie widział i nie słyszał, nie widział jego oblicza, nie widział tego Boga, widział innego Boga. A do mnie przyjść nie chcecie. Przyszedłem. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo w dzień pięćdziesiątnicy zrzucę na was Biblię? Padną tam po prostu Biblię. Gedeonitki! Deż Gedeonitek? Masakra! Nie! Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo gdy odejdę, przyjdzie do was Duch Prawdy. Zamieszka tu. Bóg w dom Kingdom. Zamieszka tu i wprowadzi was we wszelką prawdę. Słowo Boże będzie do was mówić z waszych wnętrz. I wprowadzi was tą prawdę. I wtedy z Boga martwych wstajecie, kochani. Jesteście naprawdę wolni. Jesteście zamknięci w Nim. Jesteście w twierdzy. Jesteście ukryci w Chrystusie. W Chrystusie, czyli w Duchu. Jesteście pełnią miłością. Miłość jest rozlewana w waszych sercach. Już nic nie musicie. Jesteście naprawdę wolni. Bo mieszkacie w domu Boga żywych. Pasterza macie, który daje tylko życie i w obfitości. I On was już nie próbuje. On wlewa w was prawo Ducha. Bo nie jesteście z tego świata, tak jak On nie jest z tego świata. Jesteście Chrystusami na ziemi. Jesteście synami Bożymi na ziemi. Jesteście objawionymi synami Bożymi na ziemi. A co robi Syn Boży? Objawia się po to, aby co zrobić? Zniszczyć dzieła diabła. Amen. A co? A, całe stworzenie jęczy. Kurde! Tak jest. Chcecie być objawionymi synami Bożymi? Zmierzamy do Niego, do tego nieuchronnie. Sorki. Zbliża się sąd.
skręcajcie postronki. Skręcajcie bicze prawdy. Bo ludzie muszą to usłyszeć. Nie, nie trzeba ich smagać. My was nie chcemy smagać, ludzie. Nie czujcie się bici tymi pejczami. My idziemy i pejczujemy to, co w was wierzga przeciwko prawdzie. Ale jest wolność. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.